Turbo Wrona. To ja! Turbo Kozak. Siatkarze występujący w Turbo Kozaku oprócz swoich centymetrów oferują nam kawał dobrej zabawy, więc miejmy nadzieję, dziś też tak będzie, bo przed Państwem mistrz świata w siatkówce, także zawodnik Werwy Warszawa, Andrzej Wrona. Serdecznie very welcome, Andrzeju. Dzień dobry, postaram się nie zawieść. Mam też taką nadzieję, na ten moment dodam tylko z siatkarzy najlepsi Karol Kłos i ex aequo z nim Mateusz Bieniek. W sensie u Was najlepsi, czy w ogóle we wszystko? U nas, brawo, dobrze, że dodałeś, u nas... Mnie interesuje tylko Karol, 138 punktów sprawdziłem, przygotowałem się i to jest mój wynik do pobicia. Mateusz Bieniek też miał tyle samo. Ale to nieważne. Czy oni za 15 minut będą złamani? A tyle trwa program, dobrze. Postaram się, zależy, widziałem, że dajecie teraz punkty, nawet jak się nie trafi w bramkę za styl, więc ja tutaj poszukuję swoich szans na zdobycze punktowe. Nie muszę go kiwać, mogę strzelać wcześniej, tak? Powiem więcej, dla Ciebie będzie nawet lepiej. Słyszałem, że Twoja lewa noga jest ostra jak cień mgły. Tak, pozdrawiam, Andrzej. W takim razie Bartosz życzy powodzenia. Ulala! Jezu, murawa! Dawaj, dawaj, Andrzej! Zmieścił to! Wcisnął! Zmieściłeś to? Tak, czy jak jest kanałek i bramka potem, to ile to jest punktów? Gaborku, ile to jest więcej punktów? Zero. A widzisz, a dla mnie trzy więcej. A zrobił to ktoś? Ale przepraszam, ja nie chciałem, ja chciałem w lewo strzelić, tylko mi zeszło. Moja wina, wziąłem najwęższe dresy. No mała, i tak teraz sobie. Grzesiu, nie za łatwo? Ja mam zaraz sezon, nie możesz mnie kontuzjować takimi wyjściami. Ja już wiem, jak ja błąd robię, bo ja myślę przed podaniem o strzale na bramkę tam i dlatego mi tak schodzi do tej małej. A muszę się skupić najpierw na podaniu, a potem na tym. A potem, jak już widzieliśmy, jest zabawa. Czy się skupił? No prawie. Grzegorz, powiedz mi, jak to jest, że siatkarz cię tak kiwa? I to na teoretycznie gorszą stopę. I za pierwszym razem założył siatkę. Obejrzałem specjalnie tutorial pana Szamotulskiego a propos obrony karnych i powiedział, że jak ktoś idzie z pełnym rozpędem, to strzela w moim przypadku w prawo, a jak trochę wolniej, to w lewo. Tylko nie mówcie jemu, Grzegorz, dobra? Dobra. Czy tak mówił ten tutorial? Musiałem, wiesz, wiedzieć, że on wie, że ja wiem. Ludzie na mieście kraczą, że rzut karny możemy porównać ze skutecznym serwisem w siatkówce. Ja bym powiedział bardziej, że jest to atak na środku, na pojedynczym bloku. Doskonale się składa, bo zaraz będzie Grzegorz strzelał nie kto inny jak środkowy. Powiem więcej, pojedynczy blok mocno nas zawiódł. Wróg boiska. To na pewno jest siatkarz, prawda? I co, Grzesiu? Faktycznie ostre jak cień mgły? Nie pytaj mnie o imię. O nie. No dobra. Jednego mu dałem, żeby się poczuł. Jednego mi dał. Jak się czuję w związku z tym? Ręka złamana. Kolega Wrona najbardziej bał się sam na sam, a ja się, panie Andrzeju, bałem najbardziej tej konkurencji. Mogę kusnąć, spokojnie. Tej konkurencji się bałem najbardziej. Ile tam wzrostów jest? 2,5. Jakbyś mi zawiązał trochę niżej, to bym miał też maseczkę antywirusową od razu. A widzisz, nie pomyślałem. 2 metry dystansu. Proszę. Matko Boska! No i ten dźwięk słyszałem. I ten dźwięk wolę od tamtego, poprzedniego, przy karnym. Kolega Andrzej, muszą Państwo wiedzieć, warszawiak z krwi i kości, nie może być inaczej, Legia Warszawa. Tak, tak, dziadek walczył w powstaniu, także ja na Legię chodzę już od, nie wiem, 20 lat. Oczywiście jak mogę, bo jak gramy mecze, zazwyczaj w weekendy robią to tak, że jak my gramy u siebie, to Legia gra na wyjeździe, żeby nie dublować parkingów. A, no tak, bo to blisko z siebie. Tak, to wtedy się zjawiam. A powiedz mi, bo no, ewidentnie widać, że siatkarze, podobnie jak piłkarze ręczni, no też te stopy, nogi mają, no było widać, raczej opanowane.
No, dosyć dużo w dawnych czasach graliśmy na rozgrzewkę, w nogę, szczególnie za dzieciaka. W Częstochowie to nawet w ramach rozgrzewki przychodziliśmy wcześniej i graliśmy w główki, to się nazywa tak, że trzeba strzelić z główki i potem jest kara wymierzana bramkarzowi stojącemu tyłem. A potem jakoś tak chyba trenerzy teraz się boją o kontuzję przywozicieli i innych mięśni, które nie są używane na co dzień w siatkówce i zabraniają grać. Panie Andrzeju, w co pan celuje? Żebym to ja wiedział. W bramkę spróbuję. Jako siatkarzowi proponuję ci zagrać podwójną krótką. Albo nad blokiem. O! Powiem tak. A Jezus. Była nad blokiem, co więcej, było też krótko. Tam jest wysoki blok. Za nad blokiem powinno być punkty za styl. Ile? No ile masz? No mam 5. To daj. Andrzej, czy te chude nóżki mają jakąkolwiek siłę? Czy te chude nóżki mogą kłamać? Obawiam się, że niestety za chwilę mogą nas okłamać. Jezus! I zobacz, było po bloku. Jak dobrze, Andrzeju, wiesz, na siatkówce się troszkę znam i nie protestuj. Udowodnij. Później. I wiem także dobrze, że najbardziej skutecznym atakiem w siatkówce jest atak właśnie po bloku. Może powtórz. Tylko że po bloku, wow. Aj tam, aj tam. Jejuniu! Ale jest powtarzalność. To, że nad blokiem, to może znowu 5. Powiem ci, że to było bardzo blisko celu. Dam 10. Dziękuję. Wszystko mamy omówione. A co omawialiście? Wiatr, poślizg, rotację. I że moja ulubiona piosenka to Budka Suflera znowu w życiu mi nie wyszło. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie już za chwilę. O nie, o nie, a jednak... O nie. Znowu w życiu mi nie wyszło. Krakał, krakał i wykrakał. W każdym razie, Andrzeju, wiadomo, z ostatniej chwili piosenka poszła. No, ale teraz nie pójdzie! Teraz pójdzie inna! Tamtą też lubię! Ja mam szczęście. A jaką piosenkę chcesz teraz? Nieważne, ważne, żeby była taśma profesjonalna. No i powiem ci, że jest mega profesjonalna, mega! Od supeczka! Od supeczka, Grzegorz, to jest nie do obrony! To prawda, nawet się nie starałem. I dodatkowe punkty chyba od supeczka. A tu się mylisz! Andrzeju, to jest doskonały moment, żeby zdradzić ludziom twoją tajemnicę. Lewa noga, prawa ręka. Tak, po skosie. Gorzej, że można odnieść wrażenie, że prawa ręka i żadna noga. Ja tego nie powiedziałem! Nie ma gola, nie ma punktów. Nie ma gola, nie ma punktów. Można dobić za 10! Z pierwszej! Ale chodziło po przeszkę. Ale z pierwszej fajnie. Piłkarze z połówkami za pan brat. Dziennikarze, powiem ci z autopsji, również. Siatkarze? Nie piją. Nie kłam! Widać po tym strzale, że chyba trochę kręci, co? Może minimalnie. Gra się ciężko, jest niedziela 17. Coś tym jest. Grzegorz? A weź stań na środku, bo ja cały czas do ciebie podaję. Przepraszam. A za to nie ma punktów przecież. No i Grzesiaczku, nie można było tak od razu zrobić Andrzejowi przyjemność i stanąć w środku? Przez grzeczność dodam, że za mną ukryta jest mała bramka, wysoce punktowana, ale to tylko taka ciekawostka. Czy dla Andrzeja wyszło słońce? Żartowni się. Po jednym koźle? Jak po jednym koźle, to punktów dam 8. Tak właśnie się poczułem, jak do mnie zadzwoniłeś. Zawirował mój świat. No, mój drogi, w takim razie wszyscy chcieliby to zobaczyć. Odliczam 3, 2, 1, panie Andrzeju. 1. Za wolno, proszę cię, 2. W dalszym ciągu źle, 3. Wstał z kolan! 14 i
Ruszył 15! Pazernie, Andrzeju! Faulem! Ale nie aż tak bardzo pazernie! Nadciąga Andrzej Wrona! Uderza i trafia! Pytanie, jak czuje się jego 200 ile centymetrów? 205. Ale mogłeś po tym troszkę, powiem ci, urosnąć. Ale szybko wracam do normalności, najgorzej było. Imponujące lądowanie, panie Wrona. Kapitanie Wrona. Bez podwozia. Quiz, czas zacząć. Ile razy mistrzem Polski był mój ukochany klub piłkarski Legia Warszawa? C13. Powiem ci, nie wiem, jak mam to liczyć, bo C jest 16, a chodziło D13. Mi o 13. Brawo, zaliczam. Pytanie drugie. Jestem drugim Wroną występującym w Turbo Kozaku. Poprzedni był zawodnikiem Amp Futbolu i ma na imię... C. Mariusz. A widzisz, mogłeś powiedzieć C. Krzysztof, to bym ci zaliczył. Mnie najbardziej mylą z Bartkiem Wroną z Just Five. To się dobrze składa, bo pytanie trzecie brzmi. Wrona to ptak z rodziny krukowatych, a jej najbardziej znany gatunek to... Ponownie C, siwa. Ale nie C, wrona uralska, tylko na pewno wre, C, wrona siwa, nie wre. C, wrona siwa. Tadam! Jest! Czy aby przypadkiem ta bluza z kapturem nie będzie przeszkadzała w żonglerce Barkiem? To jest dobra wymówka, ale tutaj nie zadziała. Osiem! Numer na koszulce 8, to i tu 8. Przypadek? Nie sądzę. Karol Kłos, proszę Państwa, nie będzie zadowolony. Nie będzie Karol Kłos zadowolony, bo najlepszym z siatkarzy w Turbo Kozaku Andrzej Wrona. Detronizacja. Sorry, Karol. Mateusza Bieńka, Karola Kłosa, Kadzia, Winiara i Igłę. No mój drogi, jak ty będziesz, jak oni będą z tym żyli? Zamieniłbym to, żeby ich zdetronizować w siatkówce, no ale niestety są lepsi. Tak? Naprawdę? No Karol Kłos, wiesz, najlepszy środkowy mistrz świata 2014. No, ale ty też tam byłeś. No byłem, ale ja mówiłem brawo. Sześć lat temu Andrzej Wrona bił brawo Karolowi Kłosowi, a teraz Karol Kłos może bić brawo Andrzejowi, bo wynik jest fenomenalny i tak samo jak fenomenalna jest koszulka. Werwa Warszawa, podpis jest? Tak jest, Karol zdetronizowany, jestem szczęśliwy. O, otóż to, a dla Państwa ta koszulka już za chwilę w czyjeś ręce. Panie Andrzeju, jak Pan się bawił? Świetnie, naprawdę bałem się, powiem, że bardzo się bałem, szukałem różnych wymówek, ale niestety przyjechałem i teraz nie żałuję. Tak jest, ponieważ najlepszym siatkarzem w historii Turbo Kozaka zostaje niekwestionowanie Andrzej Wrona. Przepraszamy serdecznie wszystkich uczestników siatkarskich. Ktoś tam jeszcze jest do zrobienia? Z tych siatkarzy, tak, siatkarzy. Siatkarzy tutaj? No ja bym Damiana Wojtaszka chciał tu zobaczyć. O! I to taki... I Pawła Zatorskiego, nie wiem, czy Paweł Zatorski był? Nie był. To Pawła Zatorskiego i Damiana Wojtaszka. I to jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo wreszcie będę mógł z kimś pogadać face to face. Dokładnie, to z myślą o tobie powiedziałem. Dziękuję serdecznie. Andrzej Wrona w dzisiejszym Turbo Kozaku czynił cuda. Serdecznie Państwa pozdrawiam.